Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jeden z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bardzo potrzebujemy tej przypowieści. A jak bardzo, to najlepiej pokazuje jej kontekst w Ewangelii świętego Mateusza. Tuż przed tą przypowieścią Piotr mówi do Jezusa: zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, co otrzymamy? A zaraz po tej przypowieści mama synów Zebedeusza z Janem i Jakubem przychodzi do Jezusa i mówi: daj, żeby tych dwóch siedziało po Twojej prawej albo po lewej stronie. Kiedy Piotr się pyta, co dostaniemy, to Pan Jezus mu odpowiada tą przypowieścią: dostaniecie tyle, ile wszyscy. A kiedy tych dwóch się pyta o pierwsze i drugie miejsce po Jezusie w Królestwie, to Jezus mówi: nie wiecie, o co prosicie. Obraz tego gospodarza, który wypłatę zaczyna od ostatnich, od tych, którzy pracowali godzinę, a nie od tych, którzy pracowali 12 godzin. Ten obraz, w którym cały porządek jest odwrócony. Was gorszy czy zachwyca?
mobilizuje was, czy was demobilizuje? Ta przypowieść wyrywa nas z myślenia takimi kategoriami interesu, jaki ciągle robimy z Bogiem. No, księża drodzy, moglibyście sobie odpocząć jeszcze 5 dni urlopu. No, idziecie na pielgrzymkę. No to Marcin zostanie kiedyś proboszczem jakiejś dużej parafii, a nie tej małej w Konstantynowie. Paweł pewnie też, nie? Tyle lat już pracuje, chodzi na tę pielgrzymkę tyle lat. Teraz jeszcze nawet poprowadzi rowerowo. To myślę, że jakaś prałatura. Ciągle interes. Interes, co mi się należy za te wszystkie moje lata wiernej służby? Jezus mówi, nie rozmawiajmy w tych kategoriach. Nie zamieniajmy na biznes, nawet taki właśnie duchowy biznes, tego, co jest piękną, prostą relacją miłości. To nie jest tak, że gospodarz zrównuje pracę, która trwa 12 godzin, z pracą, która trwała godzinę. To nie jest tak. On wie, że te prace nie są ze sobą równe. Ale ci ludzie, którzy wykonywali te prace, są dla niego równi. Ci ludzie noszą w sobie taką samą godność, i na każdym z nich jemu tak samo zależy. Dlaczego? Odpowiedź jest taka, dlatego że nie jest biznesmenem. I że w tej winnicy naprawdę nie idzie o to, ile się wina wyprodukuje, bo z punktu widzenia, nie wiem, interesu, to co robi jest rzeczywiście bez sensu. Dlaczego ma w ogóle tracić pieniądze na tych, którzy przyszli na godzinę popracować i to jeszcze musiał ich zmusić niemalże? Nie, za co ma im płacić? Z punktu widzenia interesu to jest bez sensu, co on robi, tylko że on nie jest fabrykantem wina. Tu, gdzie my mamy w tłumaczeniu słowo gospodarz, tam święty Hieronim tłumaczy pater familias, ojciec rodziny. On jest ojcem rodziny. Nie jesteśmy fabryką, nawet jeśli żyjemy w mieście Łodzi. Jesteśmy rodziną. A rodzina, która myśli jeszcze kategoriami swojego ojca, to ciągle wygląda tych, których jeszcze nie ma przy stole. I ciągle po nich wychodzi. Nie idzie o to tylko, żeby zrozumieć tego ojca rodziny, tylko żeby się zachowywać tak jak on. Nie? Zamiast pielęgnować i podkreślać własne zasługi, to ciągle mieć w sobie ten głód w stosunku do tych, których nie ma. Trzeba z tym gospodarzem wychodzić. Wychodzić, nie? Ze swojego zadowolenia, ze swojego poczucia własnej sprawiedliwości. Wychodzić do tych, którzy ciągle jeszcze nie przyszli. Nie? Dlaczego mamy po nich wychodzić? Bo są naszymi siostrami i braćmi. I tak naprawdę trudno jest mówić o tym, że będziemy szczęśliwi, dokąd ich razem z nami w tej winnicy nie ma. Bardzo potrzebujemy tej przypowieści. Bardzo. I dziękujmy Panu Bogu za to, że z nią rozpoczynamy pielgrzymowanie, które jest skoncentrowane na naszym życiu w Kościele, na wspólnocie Kościoła, w jednym duchu, jedno ciało. W jednym duchu, jedno ciało. Ta wspólnota naprawdę, ta wspólnota, którą jest Kościół,
Ona musi być odwrotnością tego, co w świecie uchodzi za oczywiste i właściwe. Dokąd nie będzie odwrotnością, nie będziemy też żadnym znakiem. A tym znakiem chcielibyśmy być. Taki bardzo piękny werset dzisiaj był przed Ewangelią. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Ta przypowieść rzeczywiście głęboko osądza nasze pragnienia, nasze myśli serca, bardzo je głęboko osądza. Niechże będzie też żywym Słowem Boga i skutecznym, to znaczy niech nas nawróci. Amen.